Jesteśmy, moi drodzy, dalej w tematyce 10 przykazań, dwie drogi, podręcznik już powoli kończymy. I dziś chcemy się przyjrzeć pewnej niesamowicie ważnej przestrzeni, od której naprawdę bardzo wiele zależy w naszym życiu. Tak naprawdę od tej przestrzeni zależy to, czy będziemy ludźmi radosnymi, spełnionymi, szczęśliwymi, czy będziemy ludźmi sfrustrowanymi, zamkniętymi. Chodzi nam o relacje. Rozważaliśmy 9 przykazanie, które wiemy w tradycyjnej wymowie brzmi: nie pożądaj żony bliźniego swego, ale nas ten podręcznik bardzo pięknie prowadzi, tak bardzo szeroko i głęboko, tak, że się nie skupiamy na pewnym wąskim aspekcie, o którym od razu myślimy, rozważając to przykazanie, ale zostaliśmy poprowadzeni do tego, żeby zmierzyć się z tematem relacji. I myślę, że każdy zauważył w tym tygodniu, była mowa o relacjach międzyludzkich. Mało było w relacji do Boga. Też chcemy się skupić w tym tygodniu, dzisiaj na tym rozważaniu, na tej katechezie, właśnie tych relacjach międzyludzkich. I przyznam szczerze, że niezbyt dużo mam w głowie. Tak czasami jak się przygotowuję do konferencji, to już wręcz nie mogę się doczekać, kiedy ją wygłoszę, bo mam mnóstwo pomysłów, jakichś przykładów, anegdot, a dziś troszeczkę inaczej. Szczerze mówiąc, no, nic mi do głowy za bardzo nie przychodziło. I temat też mnie w jakiś sposób przerasta, dlatego że to jest trudny temat, ale znowu, no właśnie, no, też chyba nie ma człowieka, który by się nie zmagał w tej kwestii, który by nie miał żadnych problemów, który byłby jakimś tutaj herosem, mistrzem relacji. Też właśnie, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że no, że właśnie tu nie chodzi o to, żeby stanąć w jakiejś ludzkiej mądrości i przekazywać jakieś swoje doświadczenia wielkie, tylko jesteśmy tu po to, żeby głosić Słowo Boże. I na podstawie Słowa Bożego będziemy sobie chcieli pewne rzeczy zobaczyć, uwypuklić. I właśnie z jednej strony jest to temat bardzo szeroki, bo tytuł tego tygodnia mieliśmy relacje moim obdarowaniem i miejscem obdarowywania. To jest taki temat, żeby można było pisać, nie wiem, jakieś książki grube albo rekolekcje całe poprowadzić. A chcemy, mamy dzisiaj na to 30 minut, na to słowo. I z jednej strony właśnie można albo jakoś tak bardzo szeroko to potraktować i w ogóle niczego nie dotknąć, albo bardzo płytko. Więc żeby zachować jakiś porządek, chciałbym, żebyśmy na początku, tak jak zawsze, przyjrzeli się planowi Bożemu. W sensie, jak Pan Bóg to widzi, jaką ma wizję właśnie w przestrzeni relacji w naszym życiu. I tradycyjnie później przyjrzymy się drodze, którą nazywamy drogą śmierci, drogą przekleństwa, czyli odrzuceniem planu Bożego, pewnymi właśnie aspektami tego, które tutaj mieliśmy w Słowie Bożym na ten tydzień, i później zobaczymy, jaka jest droga życia, czyli droga błogosławieństwa, którą, skoro tu jesteśmy, chcemy pójść. A więc, moi drodzy, zacznijmy. Plan Boży. Jaki jest plan Boży na relacje? Jest taka książka, która nosi tytuł Nikt nie jest samotną wyspą. I często się gdzieś powtarza to powiedzenie. Napisał to dzieło ojciec Thomas Merton, amerykański trapista. I właśnie nikt nie jest samotną wyspą. Nikt. Nikt. Żaden byt, nawet Bóg. Bóg nie jest sam. I będzie troszeczkę teologii na początku. Bóg jest Trójcą, czyli Bóg jest sam w sobie relacją. W Bogu są trzy osoby i to nie są te same osoby. To są różne osoby, które są ze sobą w relacjach. I tym odróżniamy, bo Ojciec nie jest Synem, Duch Święty nie jest Synem, ale są ze sobą w relacjach. I nie chcę tutaj wchodzić w głęboką teologię, żebyście się nie patrzyli na mnie, tak jak moi uczniowie, o których wam mówiłem. Ale zatrzymajmy się na tym, że sam Bóg jest relacją. Że Bóg jest bytem, który jest spełniony relacyjnie. Dlatego, że w Nim, w środku Niego jest, On jest samą relacją. I właśnie prowadzę myśl w tym kierunku, że Bóg jest pełnią. Że Bóg nie potrzebuje już nikogo, nie potrzebuje mieć przyjaciół, nie potrzebuje wchodzić z nikim w relację, dlatego że On sam jest relacją w sobie, która jest pełna, która daje szczęście, spełnienie. Ale Bóg jest
spełnione i tym spełnieniem postanowił się podzielić. Mówi teologia, że Bóg jest dobrem, które się rozlewa. I Bóg postanowił się podzielić tym swoim szczęściem, które ma w sobie, którego doświadcza dzięki tym, że jest w relacji. Postanowił podzielić się z człowiekiem. Mamy to opisane w Biblii. Nie chcemy wchodzić w szczegóły, ale Biblia mówi prawdę o tym, że człowiek to zepsuł. Że Bóg stworzył człowieka, żeby dzielić z nim swoje szczęście w relacji z człowiekiem. Człowiek to zepsuł w taki sposób, że odwrócił się od Boga, wzgardził nim, jego słowem, był nieposłuszny. Ale wiemy dobrze, że to, co zrobił człowiek, nie zmieniło Boga. Że kiedy człowiek odrzuca plan Boga, to nie zmienia planu Boga. I plan Boga cały czas jest niezmienny dla człowieka, czyli żeby człowiek doświadczał tego samego, czego doświadcza Bóg. Spełnienia, takiej pełni, która wynika z relacji. I żeby to wszystko odkręcić, to co człowiek zepsuł przez swoją decyzję, Bóg dał Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus przez swoje przyjście na świat, przez swoje życie, przez też to, jak wchodził w relacje później przez swoją śmierć, zmartwychwstanie, On odkupił nas i co jest ważne, odkupił nas także w sferze relacji. To znaczy, że tylko z Nim, czyli tylko z Jezusem i tylko w Jezusie możemy powrócić do pierwotnego planu Boga. Czyli tylko w Jezusie możemy wrócić do doświadczenia pełni wynikającej z relacji. Bo my po ludzku tego nie umiemy. W sensie, jakbyśmy się nie spieli, to nie dojdziemy do takiego doświadczenia pełni, jaka jest w Bogu. Dlatego, że to jest poza naszymi ludzkimi możliwościami. Dlatego, że to jest łaska. Łaska, dar. I tej łaski możemy dostąpić w Jezusie Chrystusie. To jest niemożliwe naszymi ludzkimi wysiłkami. O własnych siłach jest to niemożliwe. I właśnie dzięki temu, że Jezus przyszedł na świat, Jezus też nam pokazuje, kim jest Bóg i co jest w Bogu. I właśnie Jezus poprzez to, że sam druga osoba Trójcy Świętej, czyli Syn Boży, stał się człowiekiem i przez to On sam pokazał nam, jak budować relacje, jak doświadczać relacji, żeby doświadczać tego spełnienia, które jest w Bogu. I właśnie patrząc się na Jezusa, czytając o Nim w Ewangelii, rozważając Jego życie, ucząc się od Niego, możemy właśnie z Nim i w Nim doświadczyć tej pierwotnej harmonii, która jest w Bogu, która jest pomysłem Pana Boga, która jest Jego zamysłem. I właśnie plan Boga, Bóg swój plan właśnie objawia w Jezusie Chrystusie. Jak gdyby przyglądając się Jezusowi, w jaki on sposób buduje relacje i jak się zachowuje wobec drugiego człowieka, możemy właśnie zobaczyć dokładnie, jaki pomysł ma Bóg. Że to wszystko dokładnie się zrealizowało w Jezusie Chrystusie. I możemy sobie jakieś różne takie elementy, punkty tego, w jaki sposób Jezus budował relacje, jaki był. I to nam pokazuje właśnie, co jest w Bogu. Jezus jest i był wierny. Wierny. I to słowo też się pojawiło bardzo ważne w kontekście relacji. Pojawiło się w naszych rozważaniach na końcu. Jezus był wierny. Jest wierny. Jezus dotrzymuje obietnicy. Jest wierny w swojej miłości, w swojej relacji do Kościoła, do mnie, który przynależy do Niego, że Jezus nie odwraca się, Jezus nikogo się nie wypiera, Jezus, jeżeli coś obiecuje, to nie jest tak, że zmienia zdanie. A więc to jest podstawowa cecha, jak On budował relacje, że On nie odwoływał tego, co postanowił, tego, co wypowiedział. Nie jest tak, że Jezus wisi na krzyżu i widzi, że wszyscy Jego uczniowie uciekli, a to mówi, a to ja zmieniam zdanie i jednak nie chcę już was, nie chcę, żebyście byli moimi uczniami. Nie, dlatego, że jest wierny. Że nawet ludzka niewierność nie jest w stanie zmienić Jego wierności. A więc Jezus był w relacjach wierny. Druga rzecz bardzo ważna, to jest to, moi drodzy, że Jezus zawsze w relacjach daje przestrzeń wolności. I to jest niesamowicie ważna rzecz właśnie w kontekście budowania relacji. Jezus nikogo nie zniewala sobą. Nikogo. Nigdy.
Nie narzuca się, nie wchodzi z butami w życie człowieka. Daje wolność. I to pięknie mamy pokazane na naszej ikonie, która zawsze towarzyszy naszym spotkaniom. Jest pewien symbol na tej ikonie, który właśnie pokazuje tą cechę Jezusa. To jest przestrzeń, która jest pomiędzy Jezusem a przyjacielem. Że oni nie są do siebie przyklejeni, oni nie są ściśnięci, ale jest pewna przestrzeń. I to jest symbol tego, że Jezus zawsze daje pewną przestrzeń wolności. Że on nikogo nie zniewala, nikogo nie skleja ze sobą, że my jesteśmy tacy przyklejeni do Jezusa i już nie jesteśmy sobą. Że zawsze w relacji z Jezusem człowiek ma wolność. I to jest piękne, dlatego że kiedy jestem w relacji z Jezusem, ja mogę w każdej chwili obrócić napięcie i sobie pójść. I to pokazuje, że to jest wolność tej relacji. I w tym momencie ja mógłbym sobie mikrofon rzucić i sobie wychodzę stąd. I to jest wolność. W takim sensie, że jest taka możliwość, że mam, że jak gdyby mam taką możliwość, że Jezus mnie nie zniewala. I Jezus żadnego człowieka sobą nie zniewala. Nie jest tak, że nie mogę się ruszyć, że nie mam swojej tożsamości. I to jest cecha właśnie taka boska budowania relacji, że kiedy buduję relacje, zawsze jest tam przestrzeń wolności, że nawet w małżeństwie, choć mówimy, że jesteśmy jednym ciałem, to jest tam przestrzeń wolności między małżonkami. Jezus, moi drodzy, zawsze dalej przebacza. Zawsze przebacza i przyjmuje tego, kto wraca do Niego i chce prosić Go o przebaczenie. Nie jest tak, że On kogoś odtrąca, że mówi, że już koniec, że już się miarka przebrała, że już żeś mnie za wiele razy zawiódł. To jest kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w kontekście budowania relacji, że zawsze daje przebaczenie. Bóg zawsze daje przebaczenie. I ostatnia rzecz w tym planie Bożym, jakie sobie wynotowywałem na podstawie tych naszych rozważań, to jest to, że Jezus jest bardzo hojny. Hojny w dawaniu. Ma bardzo hojne serce. To jest niesamowicie ważna cecha w relacjach między ludźmi. Że jeżeli chce, żeby te relacje były piękne, trwałe, to jest pomysł Boga, żeby być hojnym dawcą, żeby hojnie dawać swój czas, swoją uwagę, rozmowę, zaangażowanie, być hojnym dawcą. Jezus zawsze dawał siebie w całości. Nigdy nie był w relacji z kimś tak na pół gwizdka, na trochę, ale zawsze był hojny. I to jest, moi drodzy, plan Pana Boga. Oczywiście, że ja tylko wymieniłem kilka rzeczy, bo nie jesteśmy w stanie jakoś tego ogarnąć całościowo. Po prostu chciałem, żebyśmy kilka takich refleksji sobie na podstawie naszych rozważań. Więc plan Boga jest taki, że Bóg chce, żeby relacje były źródłem spełnienia szczęścia, harmonii w naszym życiu. Relacje oczywiście z Bogiem, z innymi i z samym sobą, bo mamy jedno serce, zaraz jeszcze o tym powiem, do budowania relacji. I moi drodzy, droga śmierci, czyli droga przekleństwa, jak tytułowe dwie drogi, no to jest zawsze sprzeciwienie się planowi Boga. To jest odrzucenie tego planu, powiedzenie, że ja wiem lepiej, że mam inny pomysł, że ja jestem mądrzejszy, że ja, co mi tu Bóg będzie mówił, jak relacje budować, jak ja wiem. I na podstawie słowa wynotowałem sobie kilka punktów takich postaw, sposobu myślenia, które prowadzą do śmierci w relacjach, które będą powodowały, że będziemy ludźmi toksycznymi, że będziemy ludźmi, którzy będą ludzi od siebie odpychali, że będziemy ludźmi, którzy no, nie będą potrafić zbudować żadnych głębszych relacji. I najpierw się przyglądaliśmy w Słowie Bożym. Pan Jezus dał nam przykład, przypowieść o faryzeuszu i celniku. I faryzeusz z przypowieści, który pamiętamy, modlił się, co to nie on, że dziękuję, że nie jestem taki jak ten, jak ten, jak tamten, jak ten zły, ten zdzierca i chwali się przed Bogiem. Więc ten faryzeusz symbolizuje nam drogę śmierci w budowaniu relacji. To jest taka duchowość faryzeusza, czyli pewne postawy, przekonania, które nosimy w sobie, które będą powodowały, że będziemy no, nieśli śmierć w relacjach. Więc co ten faryzeusz robi? On gardzi ludźmi, on gardzi innymi. I
To jest niesamowicie niebezpieczne, pogarda człowiekiem. Kiedy w naszym sercu rodzi się pogarda, a może tak być, może być nawet, że w moim sercu się zrodzi pogarda do współmałżonka. Często są takie sytuacje, zdarzają się, że gardzę swoim współmałżonkiem, dlatego że właśnie jestem rozczarowany nim, jego wadami, jakimiś różnymi przywarami. Pogarda jest bardzo niebezpieczna, dlatego że mamy jedno serce i może nam się wydawać, że właśnie na spotkaniu tej wielbie Boga, chwalę Ciebie, Panie, a gardzę człowiekiem, to jest jedno serce, to jest nie do pogodzenia. Tak jak mieliśmy tydzień temu, święty Jakub mówił, że nie da rady, żeby jedno źródło dawało wodę słodką i słoną. No to jest niemożliwe. Mówił, tak nie może być. I tak samo nie da rady, żeby z jednego serca szła do Boga miłość, a do człowieka pogarda. To jest nie do pogodzenia. To znaczy, że tu jest jakiś zgrzyt. I może się rodzić pogarda. Szczególnie może wobec człowieka, który mnie krzywdzi. Który w moim odczuciu wydaje się, że on jest jakiś taki zły, że źle postępuje. Ale właśnie takie spojrzenie pełne pogardy, jak tego faryzeusza. On mówi, że nie jestem jak inni, jak ci zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy. Serce się zamyka, dlatego że to serce wydaje oceny. Ten jest taki, siaki, ten jest zły. Serce jest zamknięte. A tak jak mówię, mamy jedno serce. Jeżeli zamykam serce na człowieka, tak naprawdę mam serce zamknięte na Boga i na siebie, na głębsze spojrzenie w siebie. Że jeżeli, to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli pogarda wkrada się w moje życie, pogarda względem człowieka. Tutaj mamy właśnie te trzy sfery względem współmałżonka, przyjaciela, czy względem Kościoła. Dziś słyszymy coraz więcej różnych trudnych faktów z życia Kościoła i może się rodzić pogarda. Bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Dlatego, że chcemy patrzeć na człowieka każdego tak, jak patrzy Bóg. A Bóg nie patrzy z pogardą. Nawet na mordercę seryjnego. Bóg nie patrzy z pogardą. Bóg patrzy z litością. Taką, że jemu aż skręca wszystko, dlatego, że on widzi, że ten człowiek się krzywdzi. Sam sobie robi krzywdę i przy okazji jeszcze innym. Więc chcemy się uczyć takiego wzroku, że kiedy widzę zło jakieś konkretne, owszem, to domaga się jakiejś tam sprawiedliwości, ukarania, to jest jasne, ale widzimy też człowieka, który potrzebuje tak naprawdę Jezusa w tym wszystkim, że on potrzebuje jakiegoś takiego pochylenia, uzdrowienia. To jest łatwo popaść właśnie patrzenie pogardliwe na człowieka, ale to jest zawsze droga śmierci, dlatego że Bóg nikim nie gardzi. Bóg nikim nie gardzi. Moi drodzy, druga rzecz to jest widzenie tylko zła u innych, dlatego że faryzeusz stoi i on widzi wszędzie zło. Tu jest zdzierca, tu cudzołożnik, tu celnik, tu taki, siaki. Bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę. I to jest klasyka gatunku i założę się, że większość z nas, łącznie ze mną, bardzo często w to wpada, że widzę ciągle zło, że rano wstaję, już sobie myślę, że mnie w tej szkole będą denerwowali, później to, tamto i od rana zło. I to jest właśnie dokładnie postawa faryzeusza, że bardzo łatwo widzieć zło. To jest tak i już. No, w każdym we mnie byśmy tutaj sobie zaczęli mówić o moich wadach i każdy by coś powiedział. No tylko co z tego? Co z tego? Jak się tak będziemy pastwić nad ludźmi i widzieli tylko zło, tak jak ten faryzeusz, to z nikim nie zbudujemy relacji. Z nikim. To jest bardzo niebezpieczne, szczególnie w małżeństwach. I to też troszeczkę mówiłem tydzień temu, że właśnie to jest też klasyka gatunku, że tylko widzą żona w mężu coś tam złego ciągle, że nie widzi grama dobra. Że ciągle go krytykuje, ciągle widzi, że to źle, tamto źle i relacja jest zniszczona. I takie widzenie jest bardzo nieprawdziwe, bo ja to często lubię podkreślać ludziom, którzy przychodzą do spowiedzi, że kiedy przychodzimy do spowiedzi, no to co mówimy Bogu? No nie przychodzimy się pochwalić, że wszystko super wyszło w tym tygodniu, tylko mówimy mu zło. Ja mówię mu, jaki jestem zły, mówię do Boga. A Bóg w tym wszystkim widzi wartość człowieka, widzi jakieś dobro, ziarenko dobra i Bóg w sakramencie pokuty podnosi, że Bóg właśnie... Że gdyby istotą sakramentu pokuty nie jest zło, nie jest grzech,
tylko wartość moja w Bogu, jaka jest. I to, że grzech nie jest w stanie zatrzeć, że miłość Boga jest o tego większa. I dlatego zawsze będzie drogą śmierci, jeżeli ja ciągle będę szukał zła u innych. Dalej, co robi ten faryzeusz? On się, moi drodzy, porównuje z innymi. On się porównuje z innymi. I to zawsze będzie nas niszczyło. I czy się będziemy porównywali z lepszymi, czy z gorszymi, to będzie nas niszczyło, dlatego że każdy jest inny. Każdy jest inaczej przez Boga obdarowany. Każdy ma inne talenty, zdolności, inną misję, inne zadania. To jest w ogóle bez sensu, takie porównywanie się. Jeżeli porównywanie się prowadzi mnie do zniechęcenia, mogę mieć 100% pewności, że to nie jest od Boga. Jest taki rodzaj porównania, który pochodzi od Boga, ale to taki, który mnie motywuje. Że ja widzę na przykład księdza, załóżmy, który jest moim autorytetem, ja się do niego porównuję i ja chcę być taki jak on. Chcę się uczyć, formować, czytać, żeby być takim jak on. To jest droga życia. Ale jeżeli z tego wychodzi zniechęcenie, a że jestem taki tutaj marny, to zawsze będzie droga śmierci, porównywanie się, tak jak faryzeusz się porównywał do innych. Dalej, moi drodzy, w tej drodze śmierci, może ja też tak wymienię, bo widzę, że czas szybko leci. Jakub i Jan, później mieliśmy tą scenę Jakuba i Jana, którzy przychodzą i chcą sobie załatwić miejscówki po lewej i prawej stronie. Co tu jest śmiertelnego? To, że oni... Trzeba rozróżnić pragnienie wielkości, które jest dobre i pochodzi od Boga. Pragnienie. Ja chcę być wielki, w sensie chcę być wielki w oczach Boga. Mam wielkie pragnienia. Bóg daje wielkie pragnienia. Bóg nie daje małych pragnień. Ale trzeba odróżnić od pożądania. Dlatego, że kiedy mam pożądanie wielkich rzeczy, to pożądanie staje się celem i ja będę niszczył ludzi wokół siebie dla zrealizowania tego celu. I dlatego to jest pokazane jako droga śmierci, że zobaczcie, że ta ich prośba zniszczyła relacje między nimi, bo ci zazdroszczą, ci coś tutaj mają pretensje. Druga rzecz, która będzie niszczyła, to jest to, że ja od relacji oczekuję tylko korzyści. Tak jak właśnie Jakub i Jan oczekiwali od relacji z Jezusem i z apostołami tylko korzyści. I tutaj taka mi się myśl rodzi. Właśnie można tak podchodzić do życia we wspólnocie, do bycia we wspólnocie. Można myśleć, co mi wspólnota daje, się zastanawiać. A na przykład dzisiaj księdzu troszeczkę kateza nie poszła, bo i tak słabo dzisiaj, bo to może nie przyjdzie następnym razem. To jest droga śmierci, moi drodzy. Dlatego, że pytanie nie powinno być, co mi daje wspólnota, tylko inne. Jakie? Dokładnie. I to jest droga życia. Nie? Bo jak tutaj wszyscy przyjdą, żeby wystać wszystkie soki tylko, no to wyściemy i już tu nic nie będzie. I to jest właśnie, to jest w ogóle złe pytanie, co mi daje ta, znaczy jasne, że się zastanawiamy nad tym, jeżeli to by nic nie dawało, no to też jest logiczne, że to po co to jest w ogóle, prawda, że chcemy, żeby to dawało słowo, żeby się nawracać, ale chodzi mi o to, żeby nie mieć takiego nastawienia, że no co mi to daje, a dzisiaj nic mi nie dało, to nie przychodzę następnym razem, bo to jest też, to nie będzie budowało wspólnoty. Dobrze, moi drodzy, to już dość tej drogi śmierci. Zobaczmy sobie chwileczkę drogę życia. Więc droga życia to jest bycia podobnym do Jezusa. Dlatego, że Jezus nam pokazuje właśnie, jak budować relacje. I właśnie chcemy się przyjrzeć też tym naszym rozważaniom w kontekście drogi życia. I ta przypowieść o faryzeuszu i celniku. No to faryzeusze, żeśmy sobie wzięli na tapetę, to mamy celnika i on nam symbolizuje drogę życia w relacjach. I on, bardzo ważną rzecz, od której tak naprawdę zależy, czy będziemy ludźmi autentycznymi i czy będziemy też tworzyli trwałe, głębokie relacje, piękne. Co ten celnik robi takiego? Staje przed Bogiem i nie patrzy się na nikogo innego, tylko się patrzy na jedną osobę. Patrzy się w swoje serce i widzi tam niezły bałagan i mówi, Boże, miej litość dla mnie grzesznika. I to jest niesamowicie ważne w relacjach, takie patrzenie na siebie i szukanie problemów w sobie, tak mówię skrótowo, dlatego że
w relacjach bardzo często się zdarza i w małżeństwach, i w jakichś przyjaźniach, we wspólnocie, że pokaże, tu jest problem, tu jest problem. Tak pokazuje paluchem. Problem jest tu. Ale zapominamy o tym, że cztery kolejne palce, trzy, pokazują w moim kierunku. Tak? To pokazuje, że bardzo często problem jest w moim sercu. Tylko, że z tym jest bardzo trudno się zmierzyć. Że problem nie jest właśnie w czymś zewnętrznym, wokół, w ludziach, we wspólnocie, w mężu, w moim bliskim, tylko problem jest we mnie. Że się nie potrafię z tym zmierzyć. A celnik to jest ktoś taki, kto się z tym zmierzył. I to naprawdę ułatwia funkcjonowanie w relacjach, dlatego że człowiek, który ma taką, jest bardzo pokorny i taki człowiek będzie wychodził, nie? Bo w relacjach bardzo niszczące jest taka postawa, nie, niech on przyjdzie, niech on ze mną porozmawia, niech mąż do mnie przyjdzie, to jego wina. Albo niech tu ksiądz teraz zrobił tak, to niech on tutaj mnie przeprosi. To jest bardzo niszcząca postawa. Dlaczego? Bo jest zamknięta. To jest zamknięcie się. A człowiek, który jest pokorny, zastanowi się, no być może problem jest we mnie, być może ja tutaj coś... I to rodzi też taką otwartość na drugiego. I też takie życzliwe patrzenie, że skoro ja takie błędy popełniam, to i daję prawo też do popełniania błędów innym. Że ja sam widzę siebie, że nie jestem alfą i omegą we wszystkim i daję prawo też być innym takim. Druga rzecz, moi drodzy, w drodze życia to jest służba, bycie dla dawania. I to pokazał Jezus Jakubowi i Janowi, kiedy oni chcieli sobie właśnie załatwić coś dla siebie, to im pokazał, jaka jest droga życia, to jest droga służby, czyli dawania siebie, dawania. Dlatego, że można mieć w relacjach, i to jest bardzo często, czy w małżeństwie, czy w przyjaźniach, czy we wspólnocie, takie karmcie mnie wszyscy. Takie oczekiwania, roszczenia, że mnie wszyscy będą tutaj właśnie pieścili, karmili, wszystko mi dawali, a ja nic siebie nie chcę dać. I to w każdej z tych swych sfer będzie po prostu niszczące. Czy w przyjaźni, czy w małżeństwie, czy we wspólnocie. I to na różnych płaszczyznach można sobie odnosić, że relacje są po to, oczywiście też, żeby brać, ale my chcemy dawać. Chcemy dawać siebie, swój czas, dawać swoje serce, dawać. I to, co możemy dać najcenniejszego i najpiękniejszego, to możemy dać, moi drodzy, Jezusa. I relacje są miejscem, gdzie chcemy dawać sobie Jezusa wzajemnie. I zdaję sobie sprawę, jak to jest bardzo trudne dawać Jezusa. I ja też nie umiem tego za bardzo. W sensie ja umiem mówić do mikrofonu, na ambonę to wyjdę, ja to lubię i mogę to zrobić. Ale mi bardzo trudno jest na przykład dawać Jezusa tak twarzą w twarz komuś. Mówić do Niego Jezusie. Na przykład moja mama, którą teraz serdecznie pozdrawiam, bo ona będzie tego słuchała. Właśnie ona ma taki dar, że ona ze wszystkimi gada. Tu wróciła teraz jakieś tam pielgrzymki i po prostu ona jest ewangelizatorka pierwsza wałbrzyska. I ona po prostu, ona ma taki dar, że ona mówi do ludzi wprost na twarz o Jezusie. Ja tego nie mam, ja się tak tego wstydzę. No nie potrafię, przepraszam, niech mnie tu ktoś strzeli. No nie umiem tak. To jest dla mnie bardzo trudne. Ale relacje są dla nas przestrzenią dawania Jezusa. W małżeństwie. To jest wiele małżeństw we wspólnocie. W ogóle to jest taka łaska być współmałżonkiem we wspólnocie. Dlaczego? Bo właśnie możemy sobie jeszcze bardziej dawać tego Jezusa. Nie wiem, rozmawiać o tym, pogłębić, też się dzielić w małżeństwie tym, co mi daje wspólnota. To jest w ogóle niesamowite. A więc chcemy dawać to, co najcenniejsze, czyli dawać Jezusa. Widzę, moi drodzy, że się czas kończy i przepraszam, że dzisiaj jest tak mega chaotycznie i jakoś tak mi to nie siedzi. Ale relacje, moi drodzy, są też miejscem oczyszczenia. Dlatego, że nigdzie indziej nie doświadczymy prawdy też tak mocnej osoby, jak w relacjach. W małżeństwie to jest niesamowicie mocne. Ja to na wszystkich ślubach, jak mówię kazanie, to mówię, że w małżeństwie wszystko wychodzi. To mogą się popytać tej małżonków, że no prawda cała o człowieku wyjdzie. No jak się z kimś żyje cały czas 24 na dobę, to się jak łyse konie poznajemy. Wszystkie swoje słabości to wychodzi. I wspólnota też jest miejscem oczyszczenia. Tu wychodzą słabości. Nasze ludzkie biedy jakieś. Ten temu zazdrości, albo ten jest na świeczniku, ten to, ten się modli, a może on się pcha, ma parcie na szkło, a tutaj ten gada do księdza, ten nie gada. Wie, to takie ludzkie rzeczy.
to wychodzi we wspólnocie. No i chwała Panu, że takie rzeczy wychodzą. Dlatego, że tu chcemy się też mierzyć ze swoją ludzką słabością, bo relacje są też właśnie piękną przestrzenią odkrywania swojej słabości i poddawania jej Bogu, że to jest miejsce mojego oczyszczenia z małżonkiem, z przyjaciółmi, bo tu były te trzy przestrzenie, pamiętamy. To jest piękna właśnie przestrzeń wychodzenia wszelkich brudów ze mnie, moich słabości i z tym możemy przyjść do Jezusa. I moi drodzy, może na koniec zachęcę do tego, żeby sobie sięgnąć jeszcze raz na koniec tego tygodnia. Jest rachunek sumienia i on jest, myślę, że bardzo ważny w kontekście tych trzech przestrzeni, o których sobie tutaj mówiliśmy. I tak sobie pomyślałem, że tych pytań jest naprawdę tak dużo i one są tak głębokie, że zachęcam, żeby, jeżeli ktoś chce sobie ten temat jeszcze pogłębić, żeby po prostu nad tym posiedzieć dłużej, żeby sobie znaleźć czas, jeżeli chce wzrastać właśnie w tej przestrzeni relacji, bo tu jest naprawdę bardzo wiele tych głębokich pytań, a to tak przelecieć po tym, to nie o to chodzi, więc zachęcam, żeby też do tego wrócić. No i tyle. No to może skończmy gadanie, tu się pomódlmy trochę.